Witam Was w kolejnym odcinku Speed Simulator X. Właśnie otrzymaliśmy nową aktualizację, dzięki której są dostępne dwa nowe huge pety, zostały wprowadzone nowe misje, oczywiście nowe jajko i sekretne drzwi. Może te nowe misje są właśnie, aby odblokować te drzwi. Nowy sekretny obszar pewnie znajduje się za tymi nowymi drzwiami. O proszę, jeszcze jedno sekretne jajko i sekretna skrzynka. Otrzymaliśmy kolejne ekskluzywne jajko za Robuxy. Oczywiście jak zwykle zostały naprawione jakieś błędy. No dobra, lecimy sprawdzić te zmiany. Oglądajcie uważnie, bo w pewnym momencie czeka na Was mała niespodzianka. Słuchajcie, wpadłem trochę spóźniony na tą aktualizację i już się zaczął Scavenger Hunt Event. Więc zaczniemy sobie od poszukiwań jajek i mamy oczywiście już pierwsze. Jak zwykle nie udało nam się trafić huge'a, ale lecimy szukać kolejnego. Udało się znaleźć drugie jajko, od razu je otwieramy, może tym razem nam dropnie huge pet. I uwaga, no niestety nie dropnął nam huge pet, może za trzecim razem się uda. Udało się znaleźć ostatnie jajko, może tym razem dopisze nam szczęście. I jak zwykle, Safari Cat, niestety nie wersji huge. No dobra, to teraz już lecimy na Kawaii World. I jesteśmy na ostatnim obszarze, który mamy odblokowany i znajdują się tu sekretne właśnie drzwi. Ciekawe, czy te misje są właśnie do nich. No niestety, je się odblokowuje za karton coiny. Odblokowujemy je i sprawdzamy, co jest w środku. I już jesteśmy w środku. A tutaj na nas czeka nowa gigantyczna skrzynia. O, proszę, i nowe jajko. Ojeju, ale niestety nie posiada nowych huge petów. To trzeba szukać dalej, ponieważ czekają na nas dwa nowe huge pety. Mamy tutaj informację, że jest zwiększona szansa pewnie na huge peta, ale to jajko jest drogie, więc i tak go nie będę otwierał. A poza tym tutaj nic innego nie ma. Później na hardcore modzie sprawdzimy, ile będziemy dostawać na tika właśnie z tej skrzynki, a tak to lecimy dalej szukać. Słuchajcie, na pierwszym obszarze Kawaii Worldu zostały wprowadzone takie bramy. Jest ich w sumie 4. Czy to oznacza, że są 4 nowe jajka? Ciekawe, o co chodzi z tymi bramami, trzeba będzie to sprawdzić. Dobra, wchodzimy do pierwszej bramy i mamy napis, żeby znaleźć ukryte jajko. O proszę, jakaś nowa skrzynia. Może na końcu tej drogi za tymi skrzynkami jest to ukryte jajko? No dobra, niestety nic nie widzę, więc się biorę za rozwalenie tej skrzynki. Jak rozwalę wszystkie, to dam wam znać, co jest na końcu. Słuchajcie, poszedłem na hardcore moda sprawdzić, jak to tutaj wygląda i ktoś rozwalał już ostatnią skrzynkę. Niestety, na końcu nie było sekretnego jajka. Więc poszedłem doczytać, o co chodzi z tymi bramami. Otóż w jednej z 4 bram znajduje się na końcu sekretne jajko, które możemy otwierać przez 1 godzinę. Aby tam się dostać, musimy rozwalić 4 nowe gigantyczne skrzynie. Za każdym razem lokalizacja sekretnego jajka się zmienia. No dobra, ja lecę je szukać, jak mi się uda, to dam wam znać. Słuchajcie, w końcu się udało, więc sprawdzamy. O proszę, są 2 nowe huge pety. Jedno jajko kosztuje 800 milionów. Z tego co czytałem na hardcore modzie, są te same huge pety, więc się tam nie będzie opłacało otwierać tego jajka, ponieważ jest ono drogie. A poza nowymi huge petami nic nowego z niego nie dropi. Więc według mnie lepiej otwierać to najtańsze jajko, z którego możemy dostać nowego mityka, jeżeli potrzebujemy właśnie takiego peta. Ja jedynie to jajko będę otwierał na normalnym świecie, ponieważ tutaj jest dużo łatwiej zdobyć karton coiny. Oczywiście je chwilę pootwieramy. I wszystkie karton coiny już są wydane, sprawdźmy, czy coś tam ciekawego dropło. Ja już widzę jednego ciekawego peta, a jest nim nowy mityk Rainbow Shiny. Wow, mamy nowego najmocniejszego peta, jego na pewno wrzucimy na Dark Matter. Poza tym, no niestety nie udało się nam dropnąć huge peta. No dobra, lecimy dalej szukać kolejnych zmian. Zauważyłem, że wysłaliście mi znowu gifty, więc na szybko je sprawdzimy, mamy ich 10. Pierwszy z nich jest od Szerywka, bardzo dziękuję za tego peta i oczywiście Ciebie pozdrawiam. Kolejny prezent jest od Bartka, wow, Safari Cat, bardzo dziękuję i oczywiście Ciebie pozdrawiam. Kolejny prezent znowu od Szerywka, bardzo dziękuję za tego peta i oczywiście Ciebie pozdrawiam. Następny prezent jest od Bossy Brawl, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Dziękuję za 1 000 000 diamentów i oczywiście Cię pozdrawiam. O, i mamy Hugo, bardzo dziękuję za ten prezent i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny gift jest od Xeric Games, bardzo dziękuję za tego peta i diamenty. Niestety nie wiem, co napisałeś, bo mam kratki. Oczywiście Cię pozdrawiam. I przechodzimy do następnego. Wow, od Haksia, bardzo dziękuję. To jest najdroższy pet, którego od Was dostałem. Jeszcze raz Ci dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny gift jest od Skunksika, 3 miliony diamentów, bardzo dziękuję i oczywiście Ciebie pozdrawiam. Kolejny gift znowu od Szerywka, bardzo dziękuję za tego peta i jeszcze raz Ciebie pozdrawiam. Kolejny gift od Franka, bardzo dziękuję za 10 milionów, możliwe, że mi się skończyły pety, bo ich jest ograniczona ilość. Więc kto pierwszy, ten lepszy. I to właśnie był ostatni gift, jeszcze raz za wszystkie dziękuję. Jeżeli ktoś by z Was chciał coś mi wysłać, to w opisie tego filmiku będziecie mieć link do mojego profilu na Robloxie. No dobra, a teraz już wracamy do nowej aktualizacji. Słuchajcie, minęło już trochę czasu i ciekawi mnie, czy ktoś już wdropił nowe huge pety. Więc sprawdzimy sobie to, zaczniemy może od smoka. Co jest? A nie, to jest kot, to nie smok. Tu mamy smoka.
Już myślałem, że tak dużo osób go wydropiło. Jeżeli chodzi o smoka, to wydropił 18 razy, więc niezbyt dużo. A co do Axolota wersji ninja, to mamy go 9 sztuk, o kurde. Czyli ten dropi 2 razy rzadziej niż tamten. Ciekawe, ile będzie po tygodniu sztuk wydropionych. Słuchajcie, szukam na Trading Plazie pewnego peta, o którym się dowiecie później, a tutaj taka niespodzianka. Nowy tytaniczny pet. Ktoś naprawdę miał farta, to jest drugi tytaniczny pet, którego widzę, że ktoś sprzedaje. Słuchajcie, misja na Trading Plazie wykonana, udało mi się kupić pewnego peta, ale zanim wam go pokażę, to w tą sobotę miałem urodziny i z tej okazji przygotowałem dla was pewną niespodziankę. Otóż będzie możliwość do zdobycia pewnych fajnych petów. Na pewno z tego się cieszycie. Od was zależy, w jakiej to formie się odbędzie. Ja mam dwa pomysły, musicie sobie wybrać jeden. Ale zanim o tym powiem, pokażę wam pety, jakie będzie można zdobyć. A otóż rozdam wam 5 Storm Dominusów oraz Huge Hell Rocka. I teraz do was należy, w jakiej formie to się odbędzie. Możecie sobie wybrać, czy chcecie, abym wybrał 6 losowych osób z komentarzy, którym wyślę właśnie te pety, czy zrobić live streama, którym rozdam właśnie te pety. Piszcie w komentarzach, którą wersję chcecie. Ja się dostosuję do was. Dodatkowo, po wybraniu sposobu napiszę komentarz, który będzie przypisany na samą górę pod tym filmikiem z informacjami, kiedy to dokładnie się odbędzie. Tak, aby nikt tego nie przegapił. Dodatkowo mam dla was jeszcze sporo eventowych petów. Zarówno wersja normalna, jak i hardcore mod. Jeżeli ktoś by z was takiego chciał peta, napiszcie jakiś komentarz oraz wasz nick z gry. Nie zapomnijcie napisać, którą wersję peta chcecie. Zwykłą czy z hardcore moda. Oczywiście ilość petów jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania. Jest nas coraz więcej, za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!